Czego doszło do wielkiej schizmy wschodniej. Wielka schizma wschodnia, czyli ten podział w chrześcijaństwie, którego taką datą, teoretycznie datą, kiedy do tego doszło, jest rok 1054, to podział kościoła chrześcijańskiego na zachodni i wschodni, katolicki i prawosławny. Gdy mówimy o tej dacie, o roku 1054, to ta data jest taka, ponieważ. No, Trzeba było wybrać jakąś datę, tak to może ujmijmy takimi prostymi słowami, ponieważ sam ten 1054 rok, gdy doszło, do tych gdy doszło do tego obrzucenia się tymi klątwami, to było to coś, co jeszcze przez ówczesnych nie zostało zauważone. Do takich sytuacji już dochodziło i ten kościół i zachodni, i wschodni cały czas się dogadywał. W rzeczywistości e, efekty tej wielkiej schizmy, ta wielka schizma dokonała się później i trwało to kilkadziesiąt lat. Dopiero XII-XIII wiek to takie prawdziwe podzielenie się tego kościoła na Kościół Zachodni i Wschodni. Pamiętajmy jednak, że ten podział już zapoczątkował się wcześniej. Pamiętajmy, że te wszystkie zmiany, jakie zachodziły w tym kościele, złożyły się na to, że doszło do tego podziału. I najważniejszymi elementami, które doprowadziły do tego podziału, była rywalizacja pomiędzy Papiestwem, którego władza znajdowała się w Rzymie, a Konstantynopolem, Bizancjum, gdzie patriarcha Konstantynopola był władcą, był tym, któremu podporządkowany był ten Kościół Wschodni. I ta rywalizacja o ludzi, o tereny oraz o władzę w końcu doprowadziła do tego, że doszło do tej schizmy. Ale zacznijmy od różnic, ponieważ tutaj jest wiele różnic cywilizacyjnych i kulturowych. Te cywilizacyjne polegają na tym, że ten Kościół Wschodni i Kościół Zachodni panowały nad terenami, które mocno różniły się, jeśli chodzi o te cywilizacje, o tą kulturę. To były jednak tereny różniące się mocno od siebie. Europa Zachodnia, czyli tam, gdzie władzę, większą władzę miał papież, jednak z czasem zaczęła mocno odróżniać się od Bizancjum i od tych terenów, które podlegały pod władzę patriarchy Konstantynopola. Było też wiele różnic religijnych, tego postrzegania religii. Pamiętajmy, że Kościół Wschodni, kościół, który podlegał władcy Konstantynopola, oskarżał Kościół Rzymski o odchodzenie od czystości kultu. I chociaż były rzeczy, które nam się wydają takie no niezbyt ważne, jak kwestia używania przaśnego chleba w czasie Eucharystii, ale były różnice też dużo większe. Czyściec, sakramenty, celibat księży, post w soboty i wiele innych rzeczy, które były bardzo dużymi różnicami. Ten kościół, ta, ta sfera religijna, ten obrządek, jak podchodzono do religii, bardzo mocno zaczęła się różnić. Pamiętajmy tylko, że te różnice już zaczęły się kilkaset lat wcześniej. To nie jest X, to nie jest IX wiek, te różnice były wcześniej. I jednak nie doprowadzały do tak szerokiego rozłamu. Rozłamu, który w końcu, gdy do niego doszło, trwa nadal. Pamiętajmy, że nadal mamy efekty tego, do czego doszło, te, do czego doszło prawie tysiąc lat temu. Jeśli chodzi o te powody, to tak jak wspomniałem, dużą rolę tutaj też odgrywała władza musimy zdawać sobie sprawę, że patriarchowie Konstantynopola nie mieli zamiaru w jakikolwiek sposób podporządkowywać się papieżowi. W przeciwieństwie do tego podejścia, które panowało na zachodzie, że tym jedynym władcą, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, chociaż tutaj władcą to takie lekkie, złe określenie, ale jeśli chodzi o tego jedynego najważniejszego namiestnika, jest nim papież Rzymu, czyli Papież. O tyle na wschodzie uważano, że to nie jest tak, że papież ma całkowitą władzę. Jest inaczej, że to jest współpraca pięciu biskupstw: Rzymu, Konstantynopola, Jerozolimy, Aleksandrii i Antiochi. Że właśnie te biskupstwa mają równe prawa i powinny ze sobą współpracować. To nie było takie podejście jak na zachodzie, gdzie był ten prymat papieża, tylko na wschodzie uważano, że ten biskup Rzymu jest jednym z tych najważniejszych biskupów. Ale nie najważniejszym, tylko jednym z tych najważniejszych. Kolejną kwestią oczywiście była rywalizacja o władzę na terenach, które dopiero stawały się chrześcijańskie. W tych nowotworzonych państwach chrześcijańskich. Które głównie dotyczyły oczywiście Europy Wschodniej i Europy Środkowej. Głównie oczywiście terenów, gdzie żyli Słowianie. I ta próba zdobycia władzy. Zdobycia nowych wpływów w Europie Wschodniej i Środkowej, to była bardzo ostra rywalizacja. Rywalizacja, która po prostu zwiększała władze, terytorium zależne jednej i drugiej strony. I żadna ze stron nie chciała tego odpuścić. Ogólnie ta rywalizacja była bardzo, bardzo duża i ostra. Zwłaszcza, że Rzym od IX wieku mocno zaczął dążyć do zdobycia przewagi. Podporządkowania sobie całego kościoła, w tym tego kościoła wschodniego, co nie mogło spodobać się patriarchowi Konstantynopola, który uważał te tereny jako podległe jemu, jako podporządkowane jego. Więc ta rywalizacja nie dotyczyła tylko tych nowych terenów, dopiero stających się terenami chrześcijańskimi, ale też tych terenów, które już są, były chrześcijańskie od setek lat. I to nie tylko papież, ale też patriarcha Konstantynopola próbowali dążyć do zwiększenia swojej władzy na terenach już chrześcijańskich, na terenach, które już były chrześcijańskie, tylko że były podległe drugiej stronie. Więc rywalizacja, rywalizacja i jeszcze raz rywalizacja. Gigantyczne różnice, jeśli chodzi o różnice kulturowe, jeśli chodzi o postrzeganie religii o to, czym była ta religia, jakie zasady i prawa panowały i, co najważniejsze, rywalizacja o to, kto będzie zwierzchnikiem tego całego kościoła chrześcijańskiego. I o to, czy będzie to jeden zwierzchnik, czy też będzie ta władza podzielona pomiędzy kilku biskupów, patriarchów, papieża. I ten proces cały czas trwał. Tak jak powiedziałem, to nie zaczęło się w 1054 roku, to zaczęło się setki lat wcześniej. Tylko, że to trwało, ta rywalizacja trwała, raz zdobywało, raz przewaga była po jednej stronie, raz po drugiej. Nikt nie uważał, że dojdzie do takiego głębokiego rozłamu. Sam 1054 rok to właściwie wydarzenie, które było bardzo ciekawe, ponieważ legat papieski złożył tą ekskomunikę na patriarchę Konstantynopola, gdy papież nie żył. Czyli właściwie zrobił to niezgodnie z prawem. W odpowiedzi na to patriarcha Konstantynopola Michał Cerulariusz zwołał synod, spalił tą bullę i obłożył klątwą, ale nie papieża, tylko legatów papieskich. Więc teoretycznie no, do niczego nie doszło w tym 1054 roku. Właściwie klątwa na Patriarchę Konstantynopola nie miała mocy, papież tego nie chciał i wówczas, gdy ją składano, nie żył, a sam Patriarcha Konstantynopola obłożył klątwą nie papieża, tylko legatów papieskich. Więc ten 1054 rok to coś, co nie powinno doprowadzić do rozłamu i w rzeczywistości nie doprowadziło. To dopiero późniejsze lata, późniejsze wydarzenia, dalsze różnice, dalsza rywalizacja, to dopiero doprowadziło do tego, że doszło do tej schizmy. A sam 1054 rok to rok, który wybrano, ponieważ jakiś rok należało wybrać. A tutaj fajnie to wygląda, ekskomunika, klątwa, jednej strony, drugiej strony, co, co z tego, że z jednej strony niezgodne z prawem, nie według prawa, a z drugiej strony nie dotyczące papieża, tylko legata papieskiego, no ale datę wybrać. Ale ten proces postępował. Te różnice zaczęły się zwiększać. Ta jedność została w końcu zerwana i doszło do takiego stałego podziału. Na wschodni i zachodni różnice się pogłębiały, w końcu się utrwaliły, no już nie było miejsca, żeby doszło do zjednoczenia, żeby doszło do dalszej współpracy. Dlatego musimy pamiętać, że był to proces wieloletni, proces, któremu winne były obie strony, jeśli w ogóle możemy mówić o winnych, i ten szereg różnic, te wiele, te wiele pól, w których te dwa kościoły się różniły, to, że rywalizowały ze sobą, to, że jeden chciał narzucić swoją wolę drugiemu, to, że drugi nie chciał tej woli przyjąć, to wszystko w końcu doprowadziło do rozłamu, do tej schizmy. No i ten podział nadal trwa. Więc dlaczego doszło? Ponieważ różnice były zbyt duże, Rywalizacja była zbyt gorąca i ta sytuacja była już zbyt daleko posunięta. Żadna ze stron nie chciała się cofnąć, ustąpić, i w końcu musiało do tego dojść. Czy to byłby 1054 rok, czy 1154 rok, do tej schizmy i tak by doszła. Może data byłaby inna, jednak ten podział był na tyle duży. Jednak te różnice, rywalizacje były na tyle duże. Że nie było szans na to, żeby te dwa kościoły mogły dalej ze sobą współpracować. I ta schizma, wielka schizma, i tak by do niej najprawdopodobniej doszło. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.